Ińsko w województwie zachodniopomorskim. To jedna z niewielu gmin, które w całości objęte są naturowymi ostojami. Co sprawiło, że w skali Europy właśnie te tereny zostały tak wysoko ocenione? Zapewne przyczynił się do tego mozaikowy krajobraz i niezwykła różnorodność form przyrodniczych, jakie występują w okolicy. Ostoja Ińska to jedna z większych ostoi na terenie Polski. Jest obszarem specjalnej ochrony ptaków. Występuje tu liczna populacja bielika. By pomóc orłom, przyrodnicy dokarmiają je w czasie ciężkich zim. Ptaki dostają ryby, które w naturze są ich częstymi ofiarami. Zimowe dokarmianie to świetna okazja do obserwowania większej liczby bielików w jednym miejscu. Drugi drapieżnik, który przyczynił się do utworzenia ptasiej ostoi, to orlik krzykliwy. Ińska mozaika lasów, pól i łąk wyjątkowo przypadła mu do gustu. Zabagnione lasy i oczka wodne sąsiadujące z polami uprawnymi to wymarzone miejsce dla żurawi. One także w szczególny sposób upodobały sobie tę okolicę. Śródleśne jeziora są siedliskiem gongołów. Ich wiosenne toki to jeden z wyjątkowych spektakli natury. Natura nie kończy się na ptakach. W okolicy często pojawia się stado żubrów. Zwierzęta te kojarzy się z Puszczą Białowieską i Bieszczadami, ale w lasach zachodniego Pomorza również da się spotkać duże stada żyjące na wolności. To jeszcze jeden certyfikat tutejszej przyrody. Bo trudno sobie wyobrazić, by wielkie roślinożerne ssaki mogły przeżyć bez rozległych ostoi, które zapewnią im spokój. Jak cieszyć się ińską naturą? Najlepiej skorzystać z oferty miejscowych pensjonatów lub kwater agroturystycznych.
Ja w ogóle pochodzę z nadmorza i może już znudziło mi się, więc pomyślałam, że zacznę życie na wsi. Jedną z głównych atrakcji, którą zauważyłam, najbardziej zainteresowała ludzi przyjezdnych z miasta, to jest samo obcowanie ze zwierzętami. No bo teraz praktycznie dzieci myślą, że mleko pochodzi z Tesco, nie od krowy. Często spotykam się z tym, że dzieci 6-letnie po raz pierwszy widzą kozę. Bardzo garną się do takiej pracy, do karmienia, do takich prac codziennych. Prawda? Rano budzą się i chcą karmić, poić. Właściciele pensjonatów mówią, że do okolic Ińska nie trzeba przekonywać. Wystarczy tu raz przyjechać. Ludzie muszą poznać, jak tu jest pięknie. Ktoś raz przyjedzie i już go mam. Czyli ten klient wraca. Chociażby na soboty i niedzielę. Ze Szczecina bardzo dużo mamy klientów, którzy chcą odpocząć. I to właśnie mnie cieszy. Ja po prostu uważam, że my musimy chronić nasze środowisko. Dlatego ja też tu staram się wszystko robić, żeby nic nie niszczyć, a jeszcze dodawać.